Zestaw samochodów WB Car. Prezentujemy Państwu Audi B9. Jest to wersja niedostępna na rynku polskim z racji tutaj zamontowanego silnika, czyli 3-litrowa wersja z silnikiem V6 jest w Polsce jako taka niedostępna. Dlatego jest to naszym zdaniem rarytas na rynku polskim. Dla tych, którzy szukają akurat B9 z 3-litrowym silnikiem, idealne rozwiązanie. Samochód z 2017 roku z przebiegiem 93 tysięcy, niesamowicie doposażony. Z zewnątrz, jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj samochód w kolorze Daytona Grau, czyli lakier perłowy, najbardziej rozchwytywany chyba moim zdaniem na tym samym poziomie jak kolor czarny i biały. Z zewnątrz samochód ma potrójny pakiet S-Line, czyli mamy pakiet zewnętrzny stylistyczny S-Line, czyli charakterystyczne listwy progowe. Są z tyłu specjalne takie daszki. Przedni zderzak też jest przeprojektowany, zupełnie inaczej te wloty tutaj wyglądają. Jest pakiet Black. Z zewnątrz, co się rzuca, to oczywiście lampy matrixowe. Z przodu i z tyłu mamy kierunki dynamiczne. Mamy aktywny tempomat, co wcześniej wspomniałem. System kamer top view, czyli samochód widzimy dookoła z góry. W rzucie, czyli są kamery przednia, tylna i w bocznych lusterkach. Jest asystent martwego pola, czyli w lusterkach mamy w bocznych zamontowane takie diody. Mamy też line assist, czyli jest kamerka w górnej części lusterka, która nas będzie informowała o tym, jak samochód uaktywni sobie ten system trzymania toru jazdy. Mamy webasto sterowany pilotem, mamy wewnętrzne nagłośnienie Bang & Olufsen, mamy pakiet S-Line wewnętrzny ze skórzaną tapicerką, mamy dach panoramiczny, mamy czarny kolor tapicerki, mamy head-up display, mamy wirtualny kokpit, no i oczywiście zarezerwowana tylko i wyłącznie dla samochodów o dużej mocy skrzyna Tiptronic, czyli jest to skrzynia, która przenosi bardzo duże obciążenia. S-Tronic wytrzymuje tylko do 580 Nm. W tym przypadku mamy samochód generujący moc 600 Nm, 272 koni, przyspiesza w 5,4 do 100 km na godzinę. Pokażemy komorę może silnika. Dla tych, którzy czasami nas pytają, że chcieliby tam zaglądnąć sobie i zobaczyć, czy tam ten silnik na pewno jest, no to go pokazujemy. Oczywiście zakurzony, tu jakoś specjalnie się tym nie stresujemy. Ktoś będzie chciał, to go autodetalingowo umyjemy, doprowadzimy go do stanu praktycznie jak nowy. Ale nie robimy tego, żeby klient czasami sobie zobaczył, jak to faktycznie wyglądało auto, kiedy do nas przyjechało. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Z zewnątrz samochód moim zdaniem w stanie perfekcyjnym, wszystkie szyby oryginalne, oryginalna powłoka lakiernicza, samochód nigdzie nie był naprawiany. Koła 18-calowe, jest komfortowy kluczyk, czyli przykładamy sobie paluszek, składają się lusterka, samochód się zamyka. Na pokładzie samochodu mamy zamontowany najwyższy model nawigacji, który pokażemy tutaj, może ja wejdę do środka i przelecimy może z takich dodatkowych rzeczy, które ten samochód posiada, czyli nagłośnienie Bang & Olufsena, to o czym wspominałem, elektryczna klapa, 4 razy elektryczne szyby, są elektryczne lusterka z funkcją przeciwoślepieniową, czyli one się będą nam ładnie ściemniały, jeżeli ktoś nam mrugnie z tyłu długimi światłami, jest Alcantara, jest aluminium szczotkowane. Mamy ten najwyższy model oświetlenia z możliwością ustawiania sobie przez panel MMI kolorów tutaj, które nam będą całe te wnętrze samochodu podświetlały. Mamy head-up display, line assist, sign assist, czarna podsufitka. Przechodzimy do foteli, czyli najwyższy model foteli, jeżeli chodzi o Audi A4. Fotel jest z funkcją masażu, tam teraz kolega pokaże w momencie, jak ja sobie tutaj naciskam, to jest... Są bodajże 3 programy i moc masowania i kierowcy, i pasażera, i możliwość zapisania sobie danych ustawień przez funkcję pamięci. Teraz wejdę do środka, pokażemy wirtualny kokpit. W tym ustawieniu wygląda moim zdaniem bardzo ciekawie. Tutaj tą mapkę sobie możemy niezależnie od tej albo ją oddalić, albo ją przybliżyć. Możemy sobie tutaj zmienić. Mamy podstawowe dane z komputera pokładowego,
Tu mamy radio, tu mamy telefon, tu jest mapa. Możemy sobie to też dowolnie konfigurować. Możemy tak, możemy sobie jeszcze inaczej pozmieniać to wszystko wedle własnego uznania. Kierownica spłaszczona w wersji S-Line, czyli to jest ta najwyższy model kierownicy ze spłaszczonym wieńcem z funkcją przełożeń biegów na kierownicy. Trójstopniowa klimatyzacja. System, samochód posiada system parkowania równoległego. Mamy kluczyk do Webasta, komplet kluczy. Tutaj w Audi ciekawa sprawa, bo kluczyk sobie kładziemy tutaj. Jest też tutaj możliwość ładowania indukcyjnego. Jest z takich ciekawych rzeczy w panelu MMI funkcja Audi Smartphone Interface. Mamy tutaj też na pokładzie samochodu panoramiczny dach, który możemy sobie otwierać bądź zamykać. Mamy Drive Selecta, mamy dynamiczny układ kierowniczy. Mamy tutaj najwyższy model zawieszenia, czyli mamy Audi Magnetic Ride, czyli są to amortyzatory o zmiennej charakterystyce tłumienia. Mamy dodatkowo w samochodzie jeszcze tutaj takie wykończenie skórą na bokach kokpitu. No, z takich rzeczy, tutaj, które się rzucają w oczy, no to moim zdaniem to nagłośnienie Bang & Olufsena robi naprawdę najlepszą robotę, no ale to nie będę przygłaśniał, tak wcześniej wspomniałem, żeby po prostu nam YouTube nie wyrzucił filmu, bo musiałbym zademonstrować na jakimś utworze. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj w przypadku klimatyzacji trzystrofowej będzie się wyświetlała temperatura, z tyłu mamy jeszcze podgrzewane fotele, mamy tutaj jeszcze funkcje już wyprowadzone do Audi Entertainment, czyli są gniazdka, które nam pozwolą podłączyć sobie monitory, mamy roletki. Tutaj oczywiście nagłośnienie Bang & Olufsena też z tyłu jest podkreślone. Z tyłu tapicerka skórzana, oczywiście tak jak i w całym samochodzie. Z tyłu przechodzimy. Mamy charakterystyczny plaster miodu na tylnym zderzaku, co charakterystyczne jest tylko dla samochodów wyposażonych w S-Line. Elektryczna klapa. Tutaj jest z funkcją elektrycznej rolety. Tutaj mamy elektryczny hak, jest tutaj koło zapasowe i mamy system tutaj tych całych szyn. Wszystko jest nowe, ładnie spakowane, nikt tego po prostu nie używał, więc my też tego nie będziemy używać. Zamykamy klapę. Przechodzimy sobie tutaj, tu mamy zbiorniczek paliwa, jest tutaj wlew paliwa, tutaj jest zbiorniczek AD Blue. Tutaj już w tej wersji nie musimy po prostu kluczem odkręcać, tylko sobie już ręką bez problemu odkręcimy. Zerkamy z tej strony do wnętrza samochodu. Wszystko bardzo ładnie skonfigurowane, jeżeli chodzi o kolorystykę. W przypadku tego samochodu ten pakiet Black, Daytona grał, ciemne wnętrze, panoramiczny dach. Wszystko bardzo ładnie współgra ze sobą. Co ciekawe, też w B9 dla tych, którzy pierwszy raz oglądają, to też ta klameczka w porównaniu do z B8 zupełnie inaczej pracuje. Książka serwisowa, ja może pokażę jeszcze. Wszystkie przeglądy są zrobione w czasie odpowiednim. Tutaj kolega może jeszcze pokaże, że samochód jest z 2017 roku, a ja sobie otworzę książkę serwisową. Książka serwisowa w tym samochodzie jest w formie książki elektronicznej. Tutaj pokażemy, Audi po prostu już nie wbija pieczątek, tylko w ten sposób sobie to robi, że ostatni przegląd ten samochód miał, już tutaj sprawdzę, tu jest na 63. Tutaj był, w komputerze też jest, ale chyba też tu kartkę widziałem przed tym, jak się bawiłem tym samo. Jak patrzyliśmy tam do środka, sprawdzałem wszystko, to wydawało mi się, że jeszcze była ta cyfrowe potwierdzenie. Gdzieś na pewno jest, bo to widziałem, było w którejś kartce, nie będę tutaj filmu przedłużał. W każdym razie, jak klient będzie chciał, to sobie sprawdzi. A dodatkowo, co przypadkowo znalazłem w samochodzie, to samochód moim zdaniem jest jeszcze, co najważniejsze, na gwarancji. Czyli tutaj, proszę sobie zwrócić uwagę, czyli mamy tak. 3 lata dodatkowo, czyli po upływie, jak mamy samochód z 2017 roku, data pierwszej rejestracji jest chyba coś koło, kurczę, nie pamiętam, ale no mniejsza z tym. Kończy się 19 rok i od momentu, dokładnie 22
sierpień, czyli byśmy mieli 2 lata do 22 sierpnia 2019 i teraz zaczyna biec dodatkowa 3-letnia gwarancja bądź 100 tysięcy kilometrów, czyli samochód, jeżeli ma zrobione... 33 lata. Jeszcze dokładnie 3 lata bądź 7 tysięcy kilometrów, tak. Dokładnie, bo to któryś z tych rzeczy wtedy wykluczy. Czyli ktoś, kto sobie kupi ten samochód, będzie go miał praktycznie tak, jakby kupił nowy samochód na gwarancji. Bardzo ważna sprawa. I tutaj czasami ja jeszcze robię taki zabieg, że samochód, który ma taką metkę na silniku, no to ja czasami tą metkę po prostu ściągam, żeby ona gdzieś tam nie zawilgła, ale wtedy widać, że samochód miał zrobioną 19.09.2019 roku przy 93,516 km i zrobione jest to w Audi. To chowamy, więc wtedy będzie miał wszystko tak, jak ma być. Oczywiście masaże też od strony kierowcy, pasażera, przepraszam. Wszystko bardzo ładnie, moim zdaniem, na tym samochodzie wygląda. Samochód, moim zdaniem, bardzo rzadki dla osób, które lubią mieć pod nogą więcej koni niż z dwulitrowej jednostki. Dla tych, którzy oglądają pierwszy raz nasz film, zbadamy samochód cały czujnikiem lakieru. Te wszystkie wskazania, które tutaj będą w zakresie od 100 do 200, świadczą o tym, że mamy oryginalną powłokę lakierniczą i tak jest w przypadku tego samochodu. Samochody, które do nas trafiają, są to samochody selekcjonowane, wyszukiwane przez nas, czyli nie tylko sprzedajemy samochody, ale też dużo czasu poświęcamy, żeby te samochody znaleźć, żeby one były bardzo dobrze doposażone, żeby były idealnie trafione, jeżeli chodzi o zakup dla klienta końcowego, czyli tak naprawdę samochody, które tracą najwięcej, to jest pierwsze 2-3 lata. Wtedy następuje ich największa utrata wartości i my te samochody wtedy kupujemy. I klient, który decyduje się na zakup takiego samochodu u nas, używanego, dostaje w bonusie to, że ten samochód jest bardzo dobrze doposażony, jest w fajnej wersji silnikowej i jego utrata wartości już ta największa nastąpiła. Czyli tak naprawdę można tym samochodem teraz sobie jeździć, cieszyć się i nie zwracać uwagi na to, że samochód będzie nam taniał. Mamy go mocno doposażonego, on bardzo ładnie wygląda, tak powiem szczerze, naprawdę warto dołożyć troszeczkę i kupić tą jednostką 3-litrową. Ktoś jak jeździ już 3-litrowym silnikiem, wie, o czym mówię. To jest zupełnie inna kultura pracy silnika, samochód inaczej przyspiesza, inaczej reaguje na pedał gazu. W samochodzie tym możemy też wykonać powłokę kwarcowo-ceramiczną. Wcześniej musielibyśmy wykonać tak zwane odświeżenie lakieru. My przy tych samochodach tak naprawdę nie robimy za wiele. Samochód jest tylko umyty zgodnie ze sztuką autodetalingową, czyli nakładamy pianę aktywną, pukamy, myjemy szamponem i to jest wszystko. Klient, przyjeżdżając do nas, widzi faktyczny stan tego samochodu. Jeżeli klientowi to nie odpowiada albo ulegnie naszym sugestiom, żeby u nas wykonać sobie taki zabieg, wtedy następuje, robimy to profesjonalnie, odświeżenie lakieru i później nakładamy 3 warstwy powłoki kwarcowo-ceramicznej. Warto, samochód będzie wyglądał zupełnie inaczej, on będzie prezentował się praktycznie tak jak samochód w salonie Audi. To jest o tyle dla klienta dość komfortowa sytuacja, że w tym czasie, kiedy klient sobie załatwia na przykład leasing, to my już jesteśmy w stanie wykonać te wszystkie zabiegi i wtedy klient już nie będzie musiał w późniejszym czasie, jeżeli by się decydował też na taką powłokę kwarcową, odstawiać samochodu na przykład do firmy autodetalingowej i tam czekać, aż firma, tydzień to gdzieś trwa, wykona taką powłokę, zostaje wtedy na przykład klient bez samochodu. Co jeszcze ciekawe, w tym samochodzie polecałbym zrobić też zabieg przyciemnienia szyb. Mamy tutaj zaprzyjaźnioną firmę, która robi to bardzo profesjonalnie. My robimy to w ten sposób, że przyciemniamy idealnie ten sam kolor, który przyciemnia Audi. Samochód wygląda wtedy zupełnie inaczej. Koszt takiego przyciemnienia szyb tutaj w naszej firmie to jest około 1000 zł. To też możemy na zamówienie klientowi przygotować. Wtedy przy odbiorze samochodu, samochód już będzie gotowy. Co mogę jeszcze na koniec powiedzieć? No, bardzo rzadki egzemplarz, bardzo dobrze doposażony. Przebieg wydaje mi się, że jest w porządku. Rocznikowo 2017, 93 tysiące. Siadać, jeździć i cieszyć się, bo naprawdę takich samochodów jest bardzo mało na rynku. Dziękuję i zapraszam na kolejny nasz film.